Witamy, dobry wieczór. A że sytuacja jest szczególna, mowa oczywiście o oświadczeniu ministra Błaszczaka i o sprawie rakiety w Zamościu pod Bydgoszczą, to mamy aż dwóch gości w naszej rozmowie popołudniowej. Generał Bogusław Pacek, generał, profesor, wykładowca jest z nami zdalnie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, właśnie bezpośrednio po wykładzie. Bardzo nam miła, w studiu warszawskim senator Marcin Bosacki, szef Senackiej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie senatorze. Członek Senackiej Komisji Obrony, ale poza tym wszystko się zgadza. Dobry wieczór. Ale szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Senacie. Tutaj tak, się zgadzamy. Owszem. Panowie, będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj po południu, o oświadczeniu ministra Błaszczaka, który stwierdził, że dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Mowa o rakiecie, która spadła, jak dzisiaj wiemy, w połowie grudnia, została znaleziona pod koniec kwietnia. Panie generale, czy to jest pańskim zdaniem możliwe, żeby minister Błaszczak o tym nie wiedział i nie został poinformowany? No, wszystko jest możliwe oczywiście i nie chcę opierać się na przypuszczeniach. Chcę mówić o faktach, a fakty są bardzo trudne z punktu widzenia tego, co się dzieje na samym szczycie resortu obrony narodowej, ponieważ mamy do czynienia z dwoma oświadczeniami. I dzisiaj dla mnie najważniejsze jest to, co zrobi i co powie nie prezydent Rzeczypospolitej, a co powie i co zrobi szef sztabu generalnego, generał Rajmund Andrzejczak, ponieważ z mediów wiemy, że generał Andrzejczak przekazał informację, iż informował szefa resortu obrony narodowej o tym wszystkim, o czym mówimy od kilku dni, o tej rakiecie i o działaniach wojska. Ale z pańskiego doświadczenia, panie generale, czy to jest możliwe, żeby szef resortu obrony w momencie, kiedy są poderwane myśliwce NATO, bo taką mieliśmy sytuację, kiedy jest uruchomiona procedura, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, nie wiedział o całej sprawie. Dowiedział się o niej kilkanaście tygodni później, jak mówi. Wojsko działa w pewnym systemie informowania, meldowania, w związku z tym w takiej sytuacji nie tylko dowódca operacyjny generał Piotrowski składa taki meldunek bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, bo prawdą jest, że może składać bezpośrednio, ale cały system meldowania przez służby dyżurne. W związku z powyższym wydaje się to mało prawdopodobne. Opowiedziałem na początku, że nie chcę spekulować, ale biorąc pod uwagę znaną mi praktykę sił zbrojnych, to jest dyżurna służba operacyjna dowódca operacyjnego, która na bieżąco melduje dyżurnej służbie sztabu generalnego. Jest centrum operacyjne ministra obrony narodowej przecież także. Jest szereg różnych linków, powiązań, które funkcjonują w ramach tego systemu powiadamiania, informowania. W związku z powyższym to byłoby coś ogromnie kuriozalnego i niesamowitego, tym bardziej, że wiązałoby się z bardzo odpowiedzialną decyzją dowódcy operacyjnego zaniechania także poszukiwań. Dowódca operacyjny, wiedząc, że nie ma wystarczających sił i środków do samodzielnego poszukiwania, musiał się zwrócić z taką prośbą do szefa sztabu generalnego, być może do dowódcy generalnego, do ministra obrony narodowej i z tej retoryki, która przechodziła przez media do tej pory, jednoznacznie wynikało, że wszyscy w jakimś sensie o tym wiedzieli, natomiast podjęto decyzję, żeby nie szukać tej rakiety. W związku z powyższym sytuacja jest o tyle poważna i tutaj generał Różański może mieć rację, jego przypuszczenie może być słuszne, że może dojść do prześlenia na szczeblach głównych, najważniejszych w państwie, w resorcie obrony narodowej. To nie służyłoby dobrze naszej obronności. Ja do tego też absolutnie nie namawiam. Wojsko Polskie nie jest znane z nadmiernej odwagi. Panie generale, ale skoro pan już wywołał generała Różańskiego i mówi pan o tym, co powiedział na naszej antenie, posłuchajmy tej wypowiedzi byłego szefa generalnego dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Ale tego nie można zostawić w ten sposób, że dzisiaj, a może być tak, że pan minister zadaje kłam generałowi i to na tak wysokim, odpowiedzialnym stanowisku. Myślę, że szykuje nam się swoiste takie przesilenie na styku najważniejsi generałowie w Wojsku Polskim
a minister obrony narodowej. Jestem ciekaw, jakie stanowisko zajmie w tej kwestii pan prezydent. Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, członek Senackiej Komisji Obrony. Panie senatorze, uważa pan, że będziemy mieli do czynienia z buntem generałów? Nie. I mam nadzieję, że nie mówimy o tego typu sytuacji. Natomiast uważam, że powinien zostać, obojętnie który z dwóch scenariuszy jest prawdziwy, zostać zdymisjonowany pan minister Błaszczak. Dlaczego? Albo mamy do czynienia z totalnym rozprzężeniem wojsku po prawie roku trwania wojny u naszych granic, wtedy, kiedy wojsko powinno być, szczególnie te struktury dowódcze, powinny być jak najbardziej zmobilizowane i działać jak dobrze naoliwiona maszyna, albo, co moim zdaniem jest dużo bardziej prawdopodobne, pan minister Błaszczak wiedział 16 grudnia o tym niezwykle groźnym incydencie i go po prostu zakopał. Po to, ale aby... dlaczego? Jaki byłby cel? Ja już panu mówię. Znaczy, moim zdaniem logiczne jest tylko jedno wytłumaczenie. Przypominam, miesiąc wcześniej, równo miesiąc wcześniej, mieliśmy do czynienia z incydentem u granicy wschodniej z Ukrainą. Do tej pory nie wiemy na pewno, jaka rakieta, czy to była rosyjska, czy to była ukraińska, spadła i zabiła, jak wiemy, dwie osoby, obywateli polskich. I wtedy Niemcy, zaraz po tym incydencie, powiedzieli, że na naszą wschodnią granicę dostarczą baterie rakiet Patriot, które tego typu pociski są w stanie strącać. Co się stało? No pamiętamy wszystko. Co się stało? PiS przez miesiąc się przed tym wzbraniał. Z przyczyn, moim zdaniem, absurdalnej jakiejś nacjonalistycznego wzmożenia. A potem, kiedy w połowie grudnia, być może nie bez związku z tym incydentem, o którym dzisiaj mówimy, wreszcie się na to zgodzili, w ciągu miesiąca te rakiety, te baterie rakiet Patriot niemieckich zostały na polskiej wschodniej granicy rozlokowane. Być może tego się wówczas bał minister Błaszczak, że sam spowolnił razem z prezesem Kaczyńskim o miesiąc przybycie do Polski sprawnych niemieckich rakiet Patriot. Wracamy teraz do generała Packa. Panie generale, mówił o tym sam minister Błaszczak, ale potwierdźmy to. Podrywane są myśliwce NATO, bo nie tylko polskie, ale także amerykańskie. Czy to oznacza, że pańskim zdaniem raport z tej sytuacji, która się wydarzyła 16 grudnia na polskim niebie, trafił na biurko sekretarza generalnego i NATO o tym wiedziało w pełni? Zdecydowanie tak, ponieważ nie wiem, czy ta biurko sekretarza generalnego osobiście, bo biurko musiało być bardzo pojemne, żeby każdy sygnał przechwytywać, ale na pewno odpowiedni decydenci w Sojuszu Północnoatlantyckim, na ich biurko taka informacja musiała pójść, ponieważ niecodziennie podrywa się pary dyżurne przy incydentach związanych w jakimś sensie z tą wojną, w związku z powyższym. Czy to było w Rumunii teraz, czy mieliśmy wcześniej na Morzu Czarnym, czy przelatuje rakieta jakakolwiek, to każdy z tych sygnałów jest czymś bardzo poważnym, a szczególnie kiedy rakieta wlatuje w strefę powietrzną NATO, to nie wyobrażam sobie, żeby w Sojuszu Północnoatlantyckim też o tym nie wiedziano. Więc to jest naprawdę mała możliwość, oznaczałaby ogromne zaniechanie i tu się zgadzam z panem senatorem, to wkrótce wyjdzie, bo jeżeli rzeczywiście jest winien generał Piotrowski, to jego za kilka dni na 100% nie będzie na stanowisku i nawet będąc, że tak powiem, już poza resortem czy poza stanowiskiem, będzie miał otwarte możliwości wypowiadania się. Albo zachowa się, że tak powiem, jak lojalny podwładny żołnierz, no i przejdzie na jakieś inne stanowisko. Panie generale, panie senatorze, zapraszamy już teraz wszystkich słuchaczy do naszego internetowego radia RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam oczywiście dalszy ciąg naszej rozmowy. Przypomnę, Bogusław Pacek i senator Marcin Bosacki są naszymi gośćmi. Panie senatorze, nie obraża się albo nie zarzuca się kłamstwa, tak powiem, generałowi Wojska Polskiego, a w pewnym sensie to zarzucił minister Błaszczak generałowi Piotrowskiemu. Powiem tak. Pan minister Błaszczak od początku wybuchu tej wojny twardymi sformułowaniami, pokazywaniem się na poligonach, ubieraniem albo kurtki moro, albo kurtki skórzanej, próbuje grać szeryfa. Niestety w tej sprawie wygląda, że zachował się jak chłopiec z piaskownicy. A uważa pan, że też powinna być teraz, komisja śledcza teraz, w tej sprawie? Też teraz. Przypominam, ten pocisk znaleziono 2 tygodnie temu, w ostatnich dniach kwietnia.
jeśli on w tej chwili, dopiero kiedy media się zajęły tą sprawą, mówi, że winny jest generał, a przez 2 tygodnie nie wyjaśnił sprawy z tym generałem, nie wyjaśnił sprawy w trójkącie on, prezydent, dowódca, pan generał Jędrzejczak, który w dodatku mówi, że jemu raportował o tym. Znaczy, szanowni państwo, w czasie, kiedy u naszych granic jest ciężka wojna, nad naszym niebem i na naszą ziemię spadają zabłąkane, owszem, ale mogą ale też to jest rosyjska rakieta, która mogła nie zabłąkane rakiety. Znaczy, tego typu bałagan jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ja apeluję przede wszystkim do prezydenta, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, aby mimo tego, że dzisiaj jest, jak rozumiem, w Albanii, zainterweniował i wyjaśnił tę sprawę w ciągu godzin. Że prezydent nie dni, wiedział? Nie tygodni. Prezydent wiedział, pańskim zdaniem? Mam nadzieję, że wiedział. Mam nadzieję, że wiedział. Panie generale, generał Bogusław Pacek, czy pańskim zdaniem został poinformowany prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych o tym, co się działo nad bydgoskim niebem? Trudno powiedzieć. Ten system meldowania i informowania na pewno dotyczy wszystkich do szefa resortu obrony, do ministra obrony. Natomiast prezydent nie posiada jakiejś specjalnej służby dyżurnej. To jest kontakt pomiędzy prezydentem a ministrem obrony. Tu na to pytanie mógł odpowiedzieć pan minister Błaszczak. Natomiast sam generał Piotrowski, muszę to powiedzieć, jako generał o generale, jest znany jako dowódca naprawdę najwyższej klasy, najwyższego honoru i najwyższych cnót. Więc dla mnie to z tego punktu widzenia jest ogromne zaskoczenie, bo to jest naprawdę pierwsza światowa liga dowodzenia. To jest Piotrowski. I mówię to jako człowiek zupełnie niezwiązany z nim, z boku przyglądający się armii. Dzisiaj, co by nie powiedzieć o różnych wadach i problemach, to tych trzech dowódców najważniejszych naprawdę to jest top. Panie generale, wiem, że pański czas się dla nas kończy. To jest teraz ostatnie pytanie. Czy nasze niebo jest bezpieczne? Bo skoro nie zadziałały procedury tak jak trzeba, nie zgubiliśmy tą rakietę rosyjską, dostaliśmy od Ukraińców informację, że jest jakiś obiekt, który wygląda na rakietę, a my tą rakietę zgubiliśmy. Czy nasze niebo, czy procedury NATO są bezpieczne? Mówię o tym od wielu miesięcy. Nasze niebo to pięta Achillesa, która od wielu lat jest znana, to nie jest nic nowego, która, aby nie była pięta Achillesa, powinna być traktowana bardziej priorytetowo. To się zmienia oczywiście. W obronie powietrznej zmieniło się wiele w krótkim zasięgu, w średnim zasięgu, ale daleko nam do tego, żeby było bezpieczne. Jeżeli dzisiaj mamy jakieś luki, istotne luki i istotne zagrożenia, to właśnie w obronie powietrznej te patrioty potrzebne są w dużo większej liczbie jak powietrze, ale im szybciej, tym lepiej. I nie tylko patrioty. Cały system monitorowania, rozpoznawania, neutralizowania środków. To jest coś bardzo istotnego, bo Ukraina i Polska to nie są tożsame państwa. Zagrożenie dla Polski jest dużo większe od strony powietrza niż od strony lądu czy morza. I to nie jest Ukraina. Bardzo dziękujemy. Generał, profesor, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Bogusław Pacek był naszym gościem. Dziękuję, panie generale, za pański czas. A my zostajemy z senatorem Marcinem Bosackim, członkiem Senackiej Komisji Obrony. Polityczne konsekwencje? Jakie mogą być polityczne konsekwencje tej sprawy, panie senatorze? Ja już jednej powiedziałem. To znaczy... Mówi pan o dymisji ministra Błaszczaka. Jest odpowiedzialność pana ministra Błaszczaka, bo albo on nie panuje nad najwyższymi strukturami dowodzenia podległego sobie resortu i armii, albo świadomie nie przekazał ani opinii publicznej, ani premierowi oraz prezydentowi podstawowych dla obronności kraju, czy raczej zagrożenia kraju wiadomości. Premier mówi, premier mówi, że nie wiedział aż do kwietnia. Co więcej, jeśli jest prawdą, co słyszymy ze źródeł wojskowych, że przez 3 dni i to wyłącznie helikopterami poszukiwano tej rakiety, a potem tego zaniechano, to znowu jest pytanie, kto podjął tę decyzję. Przypominam, nie mamy do czynienia z dronem. Cała Europa w zeszłym roku była w alercie, kiedy zbłąkany dron albo ukraiński, albo rosyjski, to jest jeszcze do ustalenia, spadł na Chorwację, czyli prawie 1000 kilometrów od konfliktu. Tutaj mamy do czynienia z ogromną, ważną, kosztującą kilkanaście milionów dolarów, 6-metrową, 1,5-tonową rakietą zdolną przenosić ładunki nuklearne.
Znaczy to nie jest... Tego ładunku na szczęście tam nie było, oczywiście, nie tylko nuklearnego, oczywiście, ale nawet konwencjonalnego. Oczywiście, przynajmniej nie wybuchł. Nie nastąpiła eksplozja. Tak. Więc, ale jeśli myśmy zgubili na pół roku tego typu rakietę, to naprawdę muszą zostać wyciągnięte nie tylko personalne, ale operacyjne. Wiedzą o tym sojusznicy. Mocne konsekwencje. Wiedzą o tym sojusznicy, bo przyznał to generał Pacek, że trudno sobie wyobrazić, żeby ta informacja nie trafiła w grudniu już do sojuszników z NATO. Jaka może być ich reakcja na nasze procedury? No bo wydaje się, że jak mamy wojnę za wschodnią granicą, to te procedury powinny być uściślone, powinny być przygotowane, powinny być sprawdzone, a to się okazuje, że coś proceduralnie nie zadziałało. Znaczy, ja powtórzę, moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym i najbardziej wstrząsającym scenariuszem jest taki, że to nie proceduralnie, tylko politycznie podjęto decyzję, nie zajmujmy się tym, bo to politycznie się nie opłaca. Ze względu na wizerunek? Tak, ze względu na wizerunek. No przecież pamiętamy, w listopadzie i grudniu zeszłego roku pan minister Błaszczak, pan prezes Kaczyński, też pan premier Morawiecki mówili, nasze niebo jest bezpieczne, nie potrzebujemy żadnych baterii patriotów z Niemiec. Kiedy wszyscy fachowcy, i to nie tacy fachowcy jak ja, skromny członek Komisji Obrony w polskim Senacie, tylko tacy fachowcy jak pan generał Pacek, którzy byli na... W niejednej sytuacji kryzysowej i wiedzą, jaki jest stan polskiego wojska, mówili, to jest nasza pięta achillesowa. Jeszcze jedno powiem. Bez wchodzenia w szczegóły, bo nie zawsze mogę, ale z prac Komisji Obrony Senatu jestem przekonany, że raportowane jest do ministerstwa dużo mniej poważne przypadki podczas tych ostatnich 15 miesięcy tej wojny. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ten przypadek nie był raportowany bezpośrednio ministrowi. Uważa pan, że parlament powinien jakoś się zająć wyjaśnieniem tej sprawy? Z całą pewnością, natomiast nasze procedury parlamentarne muszą zabrać przynajmniej parę dni. Ja jeszcze raz apeluję do prezydenta, bo nie ma co apelować do ministra Błaszczaka, który sam tutaj w ten czy inny sposób jest winny. Albo zaniechał działań, albo nie kontrolował własnych struktur. Natomiast do prezydenta, żeby jak najszybciej w ciągu godzin, kilku godzin, najdalej jutro tę sprawę wyjaśnił, po to, żeby obywatele Rzeczypospolitej mogli zacząć czuć się bezpiecznie. A co to znaczy wyjaśnienie przez prezydenta, pańskim zdaniem? To jest, nie wiem, dymisja generała Piotrowskiego? Czy to jest wydanie jakiegoś oświadczenia? Jak pan sobie to wyobraża? To... Jakakolwiek decyzja musi wynikać z tego, jaki był faktyczny stan reakcji na tą sytuację. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest taki, że skoro poderwano myśliwce, skoro potem przez 3 dni szukano tej rakiety, no to do pewnego stopnia przynajmniej procedury zadziałały. Co się potem stało? Kto to wyciszył bez znalezienia samej tej rakiety? Przecież nie można było wykluczyć, że na przykład tam jest w tej rakiecie ładunek, który może przypadkowych turystów zimą w lesie ranić, albo na przykład ładunek chemiczny, który jak wiemy Rosjanie też są skłonni używać. Ciekawe jest też to, panie senatorze. Znaczy, co się wtedy stało? Co się stało 19 grudnia, że po pierwsze nie poinformowano na pewno premiera, być może prezydenta, po drugie zaprzestano poszukiwań tej rakiety rosyjskiej. A jak pan sobie tłumaczy to, że nie wiedział premier Morawiecki? Po pierwsze, przyjmując, że premier Morawiecki mówi prawdę, z czym, jak wiemy, nie zawsze... No ale powiedział otwartym tekstem, że dowiedział się w połowie kwietnia. Nie zawsze możemy tego być pewni. Jeśli on się dowiedział w drugiej połowie kwietnia, no to znaczy, że znowu o poważnym incydencie nie zostali poinformowani najważniejsi ludzie w państwie. Albo to świadczy o tym, że MON pana Błaszczaka jest osobnym księstwem i on nikogo nie informuje, albo o braku personalnego zaufania między premierem a podległym mu ministrem. No tak czy owak jest to kompromitujące. Rządzący jeszcze przez parę miesięcy PiS musi z tego wyciągnąć daleko idące wnioski. Obywatele muszą wiedzieć, że drugi raz tego typu historia nie może się powtórzyć. I jeśli w ciągu najbliższych godzin PiS, łącznie z prezydentem,
tego nie wyjaśnią. Tak, uważam, że potrzebne będą nadzwyczajne posiedzenia na pewno sejmowej, która ma większe kompetencje, a być może też senackiej Komisji Obrony. Panie senatorze, zmieńmy ten temat. Chociaż niewiele już mamy czasu, ale chciałem pana zapytać o raport z pańskiej komisji dotyczącej Pegasusa. Kiedy on się pojawi? Bo już mieliśmy raport z komisji z Europejskiego Parlamentu, która zaczęła pracę po pańskiej komisji senackiej, o ile dobrze pamiętam, a wciąż raportu z senackiej komisji nie ma. Komisja Europarlamentu miała jasny mandat, że w ciągu roku musi przedstawić raport. My ciągle dokopujemy się, dostajemy nowe informacje, na przykład jutro mamy kolejne posiedzenie, będziemy przesłuchiwać po raz kolejny pana senatora Brejzę, który ma nowe informacje. Z tego powodu na razie jeszcze nie kończymy, ale myślę, że jest to kwestia raczej tygodni niż miesięcy. Bardzo dziękuję. Senator Marcin Bosacki, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Senacie i członek Senackiej Komisji Obrony, był naszym gościem. Wcześniej, przypomnę, dziękuję bardzo. Był z nami generał Bogusław Pacek, generał, profesor i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy bardzo.